The cross we'll be dealing with this week, we call it the life of the Messiah from a Jewish perspective. Ten kurs, to ten temat, którym się zajmiemy w tym tygodniu, to będzie życie Mesjasza z żydowskiego punktu widzenia. I want to especially emphasize that second part from a Jewish perspective. Ja chcę szczególnie podkreślić tą drugą część z żydowskiego punktu widzenia. In most Christian schools, when they teach historical backgrounds, they usually are limited to the Greek and Roman backgrounds. Jeżeli nauczany jest w szkołach biblijnych ten temat, on jest z reguły ograniczony do tła greckiego lub rzymskiego. That's very helpful when you're dealing with certain books of the New Testament. To jest także i pomocne, jeżeli się zajmuje innymi księgami w Piśmie Świętym. Like Romans and Corinthians, Ephesians and so on. Jak na przykład list do Rzymian, list do Koryntian, list do Efezjan i tak dalej. The life of the Messiah, however, does not play out within the framework of a Greek and Roman culture, but a Jewish culture. Ale życie Mesjasza nie odbywa się w ramach kultury greckiej czy rzymskiej, ale w ramach kultury żydowskiej. A very specific type of Jewish culture, that of first century Israel. W ramach bardzo specyficznej, szczególnej kultury żydowskiej, a mianowicie kultury żydowskiej pierwszego wieku. So throughout the four Gospels, things are said the way they are said, and things happen the way they happen because of a specific Jewish frame of reference. Tak więc w trakcie sprawozdań w Ewangelii rzeczy się zdarzają, jak się wydarzają, rzeczy są powiedziane, jak są powiedziane, ponieważ one odbywają się w ramach tła żydowskiego. The background of that knowledge was always available, it was never lost. Tło to żydowskie do tych sprawozdań w Ewangeliach zawsze było, stało nam do dyspozycji, one nigdy nie zostało zatracone. But from the 4th century the larger church simply chose to ignore it. Ale od IV wieku naszego, od IV wieku ten większy kościół podjął decyzję ignorować to tło. As a result, many church wars were fought, denominations split, nuance developed over phrases like to be born of water. I rezultatem tego było, że wiele nowych kościołów powstało, wiele nowych dominacji powstało, wiele kościołów się rozdzielało z powodu na przykład takiego prostego zdania jak narodzony z wody. We'll see in the study that being born of water has very specific Jewish meaning. Będziemy widzieć w trakcie tego studium, że narodzony z wody ma bardzo specyficzne żydowskie znaczenie. But somewhere back then somebody forgot to ask a Jew what it meant. Ale kiedyś, w dawnych czasach, w tym momencie, kiedy dochodziło do tych rozdziałów, ktoś zapomniał po prostu zapytać Żyda, co to oznacza. The whole new denomination was built based upon that one phrase. I z tego powodu powstała cała nowa dominacja, z powodu tylko tego jednego zdania. I was living in Jerusalem, I fell together about a 25-hour course of study called The Life of the Messiah from a Jewish Perspective. Kiedy żyłem w Jerozolimie, właśnie rozwinąłem ten cały studium, ten cały kurs Życie Mesjasza z żydowskiego punktu widzenia, który to trwa około 24 godzin. I get to teach that full course about once a year at a Messianic school in the summertime in New York State. Ja nauczam ten cały studium, ten cały kurs w tej całości raz do roku w ramach szkoły mesjańskiej, która się odbywa w Nowym Jorku, w stanie Nowym Jorku, tam przy granicy z Kanadą. And the harmony you should have covers all four gospels in that full 25-hour course. I harmonię, którą powinniście mieć lub która jest tutaj dostępna w ramach tego kursu, ona właśnie pokrywa cały ten kurs, ten 24-godzinny. But the translation, that 25-hour course would take 50 hours. Włącznie z tłumaczeniem, ten 24-godzinny kurs właściwie pokrywałby 50 godzin. We don't have that much time. A my nie mamy tyle tutaj czasu. So we shall be focusing on five specific facets of his life and ministry. Tak więc my będziemy się koncentrować na pięciu aspektach w jego życia. We'll begin with a study of the birth narratives. My rozpoczniemy sprawozdaniami odnośnie jego narodzenia. And then secondly, move on to the teachings of Jesus and the conflict with the Pharisees.
Później przejdziemy do nauczania Jezusa i jego konfliktu z faryzeuszami. Thirdly, we'll deal with the trial of the Messiah. Później zajmiemy się sądem Mesjasza. Then fourthly, with the death of the Messiah. Później zajmiemy się śmiercią Mesjasza. Then fifthly, with the resurrection of the Messiah. I jako piąty punkt będzie zmartwychwstanie Mesjasza. As time allows, we shall add more things if we have extra time to deal with. Jak zależy, jak nam czas pozwoli, będziemy tu czy tam jeszcze to jedno czy drugie dodawać w zależności od tego czasu, ile nam pozostanie. Now Monday through Friday, at the end of each session, there'll be a half hour's time or so of questions. I didn't get the sentence. Okay, I'll try that. W ramach tego studium będzie też pod koniec zawsze półgodzinna sesja na pytania i odpowiedzi. Those questions come to mind, write those questions down. Tak więc jeżeli ktoś jakiemuś przyjdzie do głowy konkretne pytanie, to proszę je zapisać sobie. You can ask questions in two ways. I możecie pytania zadawać w dwa sposoby. Prefer to write them down and give it to us, then do it that way. Pierwszą możliwością jest, że zapiszecie to pytanie i położycie je tutaj, dacie nam do dyspozycji na kartce. And we'll take the written questions first. I zapisane pytania, które są zapisane na kartce, będą odpowiedziane pierwsze. And they'll take questions from the floor. A później można też pytania zadawać bezpośrednio z sali. I'm happy to take questions either way. No, ja jestem gotowy przyjąć pytania w obydwa sposoby, zarówno wpisany, jak i werbalny. Okay, let's begin with the birth narratives and turn to page 23 of your homily. Zacznijmy z sprawozdaniem narodzin. Przejdźmy na stronę 23 naszej harmonii. And we'll deal with capital B, dealing with John's introduction to his account of Messiah's life. Paragraf 2. I my zaczniemy i przejdziemy do paragrafu numer 2. To jest Wait a minute, strona 13. I rozpoczynamy paragrafem drugim na stronie 23. To jest punkt B w harmonii. John begins with a fairly well-known verse 1. Read it. Jan rozpoczyna bardzo znanym wersetem Ewangelii Jana, pierwszy wiersz. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. The term that John used is the Greek term logos. Zwrotu, którego Jan używa, jest greckie słowo logos. And because he used that term logos, many of the commentaries begin to try to explain what logos meant in terms of Greek philosophy. Ponieważ Jan używa tego greckiego słowa logos, wielu próbuje wyjaśnić, co Jan miał na myśli poprzez używanie tego słowa i te wyjaśnienia, których dokonują, czynią to w ramach filozofii greckiej. They may take a few pages to say it, or many pages to say it, but they'll end up saying the same thing. I oni, kiedy próbują to wyjaśniać, oni to potrzebują na to, mogą potrzebować na to parę stron lub o wiele więcej stron, ale za każdym razem właściwie mówią jedno i to samo. In Greek philosophy, the logos had two concepts. Że w greckiej filozofii logos posiadało dwa znaczenia, dwie koncepcje. First of all, got the concept of reason. Pierwsze to było znaczenie rozumu. And then secondly, the concept of speech. I drugie, że to było znaczenie, koncepcja mowy. After letting us know that the logos Greek philosophy has these two concepts, they go on to say this. I wiedząc właśnie, co w ramach greckiej filozofii to słowo logos oznacza, mianowicie rozum i mowa, oni przychodzą do następnego wniosku. What John is doing in these 18 verses is showing how Jesus came to fulfill the goals of Greek philosophy in both areas of reason and speech. Co Jan tutaj czyni w tych 18 wierszach drugiego paragrafu, to jest, chce nam pokazać, dlaczego Jezus przyszedł, w jaki sposób wypełnić cele greckiej filozofii zarówno w ramach rozumu, jak i w ramach mowy. By reason, he was the very idea of God. Poprzez rozum on był w pewnym sensie pojęciem Boga.
And by speech, he was the very expression of God. I poprzez mowę on był w pewnym sensie wyrażeniem Boga. All this is nice to know, but the commentators forget one important point. To wszystko to bardzo przyjemne, żeby wiedzieć, ale ci komentatorzy zapominają jednej bardzo ważnej rzeczy. That John was not a Greek philosopher, he was a Jewish fisherman. Że Jan nie był greckim filozofem, tylko był żydowskim rybakiem. Well, he has a mind that's not so much Greek philosophy, but Jewish theology of first century Israel. Tak więc, kiedy Jan to pisał, on nie miał na myśli tak za bardzo grecką filozofię, tylko miał na myśli żydowską teologię pierwszego stulecia. Hebrew word for logos is the word devar. Greckie słowo, które jest odpowiednikiem słowa logos, jest słowo davar. Hebrajskie słowo, przepraszam. And the Aramaic word is memra. I aramejskie słowo, które odpowiada temu, jest memra. And because the way the term was used throughout the Old Testament, the rabbis developed a theology about the memra. Ze względu na to, w jaki sposób to słowo jest używane w Starym Testamencie, rabini rozwinęli następującą teologię odnośnie zwrotu memra. And based on the Hebrew Bible, they said six things were true about the memra. The rabbi says that. Rabini, bazując to na tym, jak to słowo jest używane w Starym Testamencie, oni dochodzą do sześciu wniosków odnośnie memry. And so all six things come out one way or another in the first 18 verses of John's Gospel. I wszystkie wszystkich sześć tych punktów są przedstawiane w tych 18 wierszach także przez Jana. First of all, the memra was sometimes distinct from God and sometimes the same as God. Pierwszą rzeczą było, że memra była czasami tym samym, co jest Bóg, a czasami była odmienną od Boga. In all their writings, they never tried to explain the paradox. We wszystkich swoich pismach rabinicznych oni nigdy nie próbują tego paradoksu wyjaśnić. How could the memra be both distinct from God and yet be God at the same time? Jak memra mogła być czymś odmiennym od Boga, a jednocześnie być tak samo jednocześnie Bogiem. They taught both that was being true and left it there. Oni po prostu nauczali, obydwa wnioski są prawdą i po prostu zostawiali to w ten sposób. And that's what John does in verse 1. I to jest właśnie to, co Jan czyni w wierszu pierwszym. When he says the Logos was with God, he makes him distinct from God. Kiedy on mówi, że Logos było z Bogiem, to on czyni to w ten sposób, że Logos jest odmienny od Boga. And when he says the Logos was God, he makes him the same as God. Kiedy on mówi, że Logos było Bogiem, wtedy on czyni w ten sposób wyraża, że Logos jest Bogiem. And like the rabbis, he merely makes both statements of being true, leaves it there for now. I tak jak rabini, on w tym pierwszym wierszu po prostu przedstawia te dwa wnioski, te dwa nauczania i pozostawia to na razie w ten sposób. Unlike the rabbis, he does explain it later in his writings in terms of the triunity. Ale nie tak jak rabini, później w swoich pismach on wyjaśnia ten konflikt w ramach Trójcy. In that the one he's writing about is distinct from God because he's not God the Father, nor is he God the Holy Spirit. Także ten, który jest u Boga, on jest odmienny od Boga i on jest u Boga Ojca i odmienny od Boga Ducha Świętego. He's the same as God because he is God the Son. Ale on tak samo jest Bogiem, ponieważ on jest Bogiem Synem. Only in terms of the Trinity can this rabbinic paradox be explained. Trinity. Tylko w ramach właśnie Trójcy może być ten paradoks rabiniczny może zostać wyjaśniony. Secondly, the memra was also the agent of creation. Drugi punkt, który był nauczany przez rabinów, to właśnie, że memra była czynnikiem stworzenia świata. Never God created anything, he did so by means of his memra, by means of his word. Kiedykolwiek Bóg cokolwiek stworzył, to on czynił to za pomocą właśnie memry,
So without the memory, nothing would exist, which now does exist. Czyli bez memory nic nie by nie istniałoby, co teraz istnieje. So again, the memory is the agent of creation. Tak więc ponownie memra jest czynnikiem stworzenia świata. Read verse 3. Przeczytamy wiersz trzeci. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Here John points out the same thing is true of his logos. Tutaj Jan wskazuje, że to samo odnosi się do logos. All things were created through this one. Without him, nothing would exist, which now does exist. Wszystko, co zostało stworzone przez logos, zostało przez niego stworzone, a bez niego nic by nie istniało. Rabbis derived this point from the first two chapters of Genesis. Rabini dochodzą do tego wniosku na podstawie pierwszych dwóch rozdziałów pierwszej księgi Mojżeszowej. It was simply say, let there be, and it come into existence. On tam po prostu jest powiedziane, niech się stanie i po prostu to powstawało. In Hebrew, let there be is only one word. I w języku hebrajskim niech powstanie to jest tylko jedno słowo. The third thing about the memory is also the agent of salvation. Trzecim wnioskiem nauczanym odnośnie memory jest, że memra była czynnikiem zbawienia. Whenever God saved to the Old Testament, it was always by means of the memory, by means of the word. Kiedykolwiek Bóg zbawiał w Starym Testamencie, za każdym razem zbawiał za pomocą memry, za pomocą słowa. This was true whether it was a physical salvation or a spiritual salvation. I to było prawdą zarówno w przypadku fizycznego zbawienia, jak także i duchowego zbawienia. So again, he's the agent of salvation. Tak więc on jest czynnikiem zbawienia. Read verse 12. Czytamy wiersz 12 w paragrafie drugim. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w jego imię. In that verse he points out those who believe in what he's writing about, they will receive their salvation because he's also the agent of salvation. On pisze w tym, wskazuje w tym wierszu, że o tym, którym oni pisze, że ci, którzy w niego uwierzą, zostaną zbawieni, ponieważ on jest czynnikiem zbawienia. Czyniącym zbawienie. The fourth thing about the memory is also the means which God takes on visible form. Czwartą rzecz, która była nauczana odnośnie memory, to jest to, że to jest czynnik lub sposób, w jaki Bóg przyjmuje widoczną formę. Now throughout the history of the Hebrew Bible, now and then God took on some kind of a visible form. W ramach Starego Testamentu Bóg przyjmował on co jakiś czas widoczną formę. Whenever he did so by means of the memory, by means of the word. Kiedykolwiek ta widoczna forma Boga była, objawiała się, to było właśnie za pomocą memory, za pomocą słowa. Now Christian theologians use the word theophany to describe these visible manifestations of God. W chrześcijańskich teologiach jest używane to słowo teofania, żeby właśnie opisać tam to widoczne objawianie się Boga. Rabbis had a different term to say the same thing, and their big term was the Shekhinah, the Shekinah. A rabini używali innego słowa na określenie tego samego pojęcia i używali słowa Shekhinah, chwała. By definition, the Shekinah glory is the visible manifestation of the presence of God. W ramach definicji można określić Szechinę chwałę jako widoczne objawienie Boga. Whenever the invisible God became visible, kiedykolwiek niewidoczny Bóg się w jakiś sposób objawiał, whenever the omnipresence of God was localized, kiedykolwiek wszechobecność Boga była w jakiś sposób lokalizowana. This visible localized presence was the Shekinah, Shekinah. Ta zlokalizowana obecność Boga to właśnie była Shekinah, także inny. And through most of Old Testament history came one of three primary ways. I w Starym Testamencie były trzy główne sposoby, czy główne sposoby wyrażania się tej obecności, tej widocznej obecności Boga. Light, fire, cloud, a combination of these three things. Światło, chmura lub ogień lub kombinacja tych trzech elementów. These were not the only ways the Shekhinah appears,
Thus, these are the primary ways that appear. To nie jest jedyny sposób, w jaki Szechina się w Starym Testamencie objawiała, ale to są te trzy główne, podstawowe sposoby, w jaki ona się objawiała. Never appeared, appeared by means of the memra, by means of the word. Kiedykolwiek ona się, ta Szechina, okazywała, zawsze za pomocą właśnie memry, za pomocą słowa. Now let's read verse 14. Przeczytajmy wiersz 14. A to słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. In verse 14 he says, and the word became flesh. Wiersz 14 mówi, a to słowo stało się ciałem. The word that in verse 1 was in the beginning with God, who always was God, not took on visible human form. To słowo, które na początku było u Boga lub było Bogiem, teraz przyjęło widoczną formę. This time what became visible was not the intangible light fire cloud, this time became tangible flesh. He became human, he became man. Tym razem to nie było coś, co było trudno objąć lub dotknąć, jak ogień, światło czy chmury. W tym przypadku stało się to coś, co można było dotknąć, co stało się ciałem. And then John adds, and he dwelt among us. Później Jan pisze w wierszu 14 i mieszkał wśród nas. John does not use the normal Greek word for dwelling. W tym przypadku Jan nie używa zwykłego słowa greckiego na zamieszkiwanie. He uses a different word, the word skene. On używa inne słowo, słowa skene. And literally the word skene means to tabernacle. I dosłownie to słowo skene oznacza przybytek, mieszkać w przybytku. It's a word that is akin to the word Shekinah. To jest słowo, które jest bardzo podobne do słowa, ma pokrewieństwo ze słowem Shekinah. In Hebrew we have one letter by which we make the sha sound. W języku hebrajskim istnieje jedna litera, poprzez którą wyraża się dźwięk sz. In English we have to put two letters S and H to make the sha sound. W języku angielskim potrzebne są na to dwie litery S i H, żeby wyrazić dźwięk sz. In German three letters S C H to make the sha sound. W języku niemieckim trzy litery są do tego używane, żeby ten dźwięk oddać w piśmie, to jest S C H. But Hebrew one letter is sufficient. A w języku hebrajskim jest to tylko jedna litera. But in Greek you cannot combine any number of letters to make the sha sound. Ale w języku hebrajskim nie są łączone żadne litery, ażeby właśnie oddać dźwięk sz. Greek has a hard s that can say s. Język grecki ma twarde s, czyli powiedzą s. But they cannot say sz. Ale nie potrafię powiedzieć sz. That's why the Greeks always were noisier than we Jews were and gave us headaches to our Jewish history. Dlatego też Grecy zawsze byli bardziej głośni niż my Żydzi i w ten sposób przyprawiali nas o bulgowy w trakcie naszej historii. That story belongs to Hanukkah, which is last December, so we won't get into it now. Ale to odnosi się do Hanuki w trakcie grudniu, czyli my tym teraz się nie będziemy zajmować. So in place of Shekinah, they have Skenei. Czyli zamiast używania Shekina mają słowo Skenei. You may know the word Hosanna from the New Testament. Może znacie, na pewno znacie słowo Hosanna z Nowego Testamentu. But the Greek Hosanna is the Greek version of the Hebrew Hosanna. Słowo Hosanna jest grecką formą hebrajskiego wyrażenia Hosanna. The sound is just hardened. Czyli w tym przypadku to szy zostało utwardzone, stało się s. And skene means literally to tabernacle. Czyli skene oznacza dosłownie zamieszkiwać w przybytku. The word became flesh and tabernacled among us. Słowo stało się ciałem i zamieszkiwało w przybytku pośród nas. It goes back to the book of Exodus chapter 40. To odnosi się do drugiej księgi Mojżeszowej, rozdział 40. Where the Shekinah glory took up residency within the Holy of Holies of the Tabernacle. Kiedy Shekinah chwała zajęła w widocznej formie swoje miejsce w przybytku. The next several centuries the tabernacle with the people of Israel. I przez następne parę stuleci przybytek był z Izraelem. But then they departed from Israel. A później Shekinah odeszła od Izraela.
And the details are in Ezekiel chapters 8 through 11. I szczegóły do tego można znaleźć w rozdziałach 9 do 11 księgi Ezechiela. But now after 6 centuries of absence the Shekinah has returned. Ale teraz po 6 stuleciach nieobecności Szechiny, Szechina powraca. Not in the form of light fire and cloud, but in the form of flesh and once again tabernacle with the people of Israel. Tym razem nie w postaci światła, ognia czy chmury, ale w postaci właśnie ciała i raz jeszcze raz ponownie zamieszkuje pośród Izraela. And John then says we beheld his glory. I Jan pisze, że myśmy widzieli jego chwałę. Normally Shekinah glory has a brightness about it, will exude light. Z reguły Szechina posiada ogromne, wydziela światło, ogromną jasność. But the physical body of the Messiah was like a veil, it veiled the brightness of his glory. Ale fizyczne ciało Mesjasza było jakby zasłoną, która właśnie zasłoniła tą jasność, tę Szechiny chwały. So people saw him in first century Israel, he looked no different than the Jewish male of first century Israel. Tak więc jeżeli ludzie w pierwszym wieku patrzyli na niego, to po prostu on nie wyglądał inaczej jak każda inna osoba, którą można było napotkać w tym czasie. But one point in his ministry, the light came through the event we call the Transfiguration. Ale jeden raz w trakcie jego służby to światło przeszło przez niego to i było widoczne w swym blasku w trakcie przemienienia na górze. The light came through affecting his clothing. To światło przebiło przez niego, także miało to wpływ na jego ubranie. Made the clothing exceptionally white. Co spowodowało, że jego ubranie było bardzo, bardzo białe. His face began to shine with the brightness of the sun. Jego twarz zaczęła świecić, błyszczeć z taką jasnością jak słońce. And three of his apostles saw the brightness of his glory. I trzech z jego apostołów właśnie widzieli tą jasność jego chwały. One of whom happened to be author of these words, the Apostle John. Jeden z nim właśnie to był autor tego tutaj sprawozdania, to był Jan. That's why he's writing like an eyewitness. We beheld his glory. Dlatego też właśnie on pisze, że jak jako naoczny świadek, my widzieliśmy jego chwałę. And just as the memory is the means God takes on visible form, the same thing is true with John's logos. Tak jak na memra jest formą, która przyjmuje, jest wyrażeniem na to, że Bóg przyjmuje widoczną formę, tak też właśnie logos odnosi się do tego samego, gdzie Bóg przyjmuje widoczną formę. The fifth thing about the memra is the means by which God signs his covenants. Piątą rzeczą odnośnie memry jest to, że to jest memra jest czynnikiem, za pomocą którego Bóg podpisuje swoje przymierza. In the Hebrew Bible, God makes 8 covenants. W hebrajskiej Biblii Bóg zawiera 8 przymierz. 3 were made with humanity in general. 3 zostały zawarte z ludzkością w całości. But 5 were made more specifically with the Jewish people. Ale 5 z nich zostało w sposób szczególny i specyficzny zawarte tylko z narodem żydowskim. But they were signed and sealed by means of the memra, by means of the word. Ale one, te przymierza były podpisane i zawarte za pomocą memry, za pomocą słowa. Let's read verse 17. Przeczytajmy wiersz 17. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Now the age of the law was based upon the Mosaic covenant. Once more. The age of the law was based on the Mosaic covenant. Okres czasu prawa mojżeszowego był oparty na przymierzu mojżeszowym. And that was sealed by the Shekinah glory. I to przymierze było zapieczętowane właśnie Szechiną chwałę. In Exodus chapter 24. W drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 24, verses 1 through 11. Wierszach 1 do 11.
But this new age of grace will be based upon the new covenant. Ale ten nowy okres czasu, ten nowy wiek łaski jest oparty na innym przymierzu, which he will sign and seal by the shedding of his blood. Które on podpisze i zapieczętuje poprzez przelanie swojej krwi. And Hebrews chapters 8 through 10 teaches this. 8-10. List do Hebrajczyków, rozdziały 8 do 10 naucza następujących rzeczy. The Messiah died, he signed, he sealed, he ratified the new covenant. Kiedy Mesjasz zmarł, on podpisał, on zapieczętował, on zratyfikował właśnie to nowe przymierze. So he's also a covenant signer. Tak więc on jest tym, także tym, który podpisuje przymierze. The sixth and last thing about the memory is the agent of revelation. Szóstą i ostatnią rzeczą odnośnie memry jest, że memra była czynnikiem objawienia. Whenever God revealed himself, he did so by means of his memra, by means of his word. Kiedykolwiek Bóg się objawiał, on objawiał się za pomocą właśnie memry, za pomocą słowa. This was derived from those many passages which says this. To może być wywnioskowane z wielu wierszy, które mówią następującą rzecz. The word of the Lord came to this one, the word of God to that one. Że słowo przyszło do tego, że słowo przyszło do tamtego. Everything we know about God we know only because the memra chose to reveal him. Cokolwiek wiemy o Bogu, to wiemy tylko na podstawie tego, ponieważ memra postanowiła to objawić. Read verse 18. Przeczytamy wiersz 18. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. The main theme of John's Gospel is Jesus the Messiah, the Son of God. Głównym tematem Ewangelii Jana jest... The main theme of John's Gospel, yes. Jesus the Messiah, the Son of God. Jest Jezus Mesjasz, Syn Boga. He has these two sub-themes that run throughout his gospel. Ale ma dwa podtematy, które ciągną się przez jego Ewangelię. The first sub-theme is the conflict of light and darkness. Pierwszym podtematem jest konflikt pomiędzy światłością i ciemnością. He develops further the Shekinah light motif. W ten sposób rozwija dalej ten motyw Szechiny. His second sub-theme is that he came to reveal the Father to men. Drugim podtematem jest, że on przybył, żeby objawić ludzkości Ojca. So John spends more time telling us what he said and taught than what he did. W ten sposób też Jan właśnie przedstawiał bardziej, co on nauczał, aniżeli co on czynił i co on powiedział. There are sermons and discourses and messages in John's gospel that's not found in Matthew, Mark and Luke. Przemowy, wypowiedzi Chrystusa w Jego Ewangelii, które znajdujemy, których nie możemy znaleźć w innych trzech Ewangeliach. And through all of these teachings, he reveals the nature of the Father to men. I poprzez te wszystkie nauczania on objawia naturę Boga do ludzi. Because of that one sub-theme, John Long records an incident. Ponieważ właśnie ze względu na ten jeden podtemat, Jan zapisał jedno wydarzenie. A disciple asked Jesus, show us the Father. Jego uczniowie pytają go, pokaż nam Ojca. But Jesus says, you have seen me, you have seen the Father. On mi odpowiada, jeżeli mnie widzieliście, to widzieliście Ojca. Everything true about the divine nature of the Father is true of the Son. Wszystko, co jest prawdą odnośnie boskiej natury Syna, jest też prawdą odnośnie boskiej natury Ojca, jest też prawdą odnośnie boskiej natury Syna. So to know the Son is to know the Father. Tak więc znając Syna, jest to tak jednoznaczne z tym, że się zna Boga, Boga Ojca. Hebrews chapter 1, verses 1, 2 and 3 makes the same point. List do Hebrajczyków, rozdział 1, wiersze 1, 2 i 3 wskazują na to samo. In the past, God revealed himself in many different ways. W przeszłości Bóg objawiał się na różne sposoby. Has in these last days revealed himself by means of the Son. Ale w tych ostatnich dniach objawia się za pomocą swego Syna. He's also the agent of revelation. Tak więc on jest także czynnikiem objawienia.
So John's point in these 18 verses is not that he came to fulfill the goals of Greek philosophy. Tak więc w tych 18 wierszach celem Jana nie jest przedstawienie tego, że Jezus przyszedł, ażeby wypełnić cele greckiej filozofii. And the six things rabbis were teaching about the memory is true of Jesus of Nazareth. I te wszystkie sześć wniosków, które nauczali rabini odnośnie memry, jest także prawdą odnoszącą się do Chrystusa. We can summarize what he says in these verses in four simple points. My możemy podsumować w czterech prostych punktach, co Jan mówi w tych 18 wierszach. First of all, the memra, the logos, the word came in visible form. Po pierwsze, memra, logos przyszło w widzialnej formie. Secondly, the world in general did not recognize him. Po drugie, że świat ogólnie w całości nie rozpoznali go. Thirdly, more tragic, his own Jewish people did not recognize him either. Jeszcze trzecim punktem jest jeszcze bardziej tragicznym, że własny naród jego, Żydzi, też go nie rozpoznali. But fourthly, those individual Jews and Gentiles who did recognize him became the children of God and received their salvation from whom is the agent of salvation. A czwarte, ci Żydzi i nieżydzi, którzy go rozpoznali i przyjęli go, ci stali się, otrzymali zbawienie od tego, który jest czynnikiem zbawienia. Here's one example of many we shall see this week. To jest jeden z przykładów, który będziemy widzieć w trakcie tego tygodnia. If we get behind the Jewish frame of reference, we'll see why things are written the way they're written. Że jeżeli będziemy się zajmować właśnie tym kontekstem żydowskim, wtedy będziemy rozumieć właściwie, dlaczego pewne rzeczy są napisane, jak są napisane. We'll go to paragraph four. Przejdziemy do paragrafu czwartego. Page 26 of your harmony. Na stronie 26 harmonii. Luke chapter 1. Łukasz, rozdział 1. I will not detail this paragraph, but I want to focus on one incident that we can understand from a Jewish background. My nie będziemy zajmować się dokładnie szczegółami tego paragrafu, ale chcę wskazać na jedno wydarzenie, żeby pokazać żydowskie tło do niego. Now Zechariah's task is to burn the incense. Zadaniem Zachariasza było palenie kadzideł. He will do this twice a day, morning and evening for 1 week. On będzie czynił to, on czynił to dwa razy w tygodniu, wieczorem i z rano i wieczorem. It was a relatively simple ceremony. To była raczej prosta ceremonia. You would take some hot coals from the altar of sacrifice and take it inside the first room, the holy place. On by wziął gorące węgle z jednego miejsca i zanosił je do najświętszego z najświętszych. And then you would place the hot coals on the second altar called the altar of incense. I wtedy umieszczałby to na tym drugim ołtarzu, który nazywał się ołtarzem kadzidła. It stood in front of the curtain that separated the Holy of Holies from the holy place. Który stał przed właśnie zasłoną do najświętszej świętości. Incense would be dropped on the hot coal. W tym kadzidło byłoby wtedy na to gorące węgiel był rzucane. And a sweet smelling smoke would arise to enter the Holy of Holies as a sweet odor offering to Lord within the Holy of Holies. I w tym momencie unosiłby się słodki zapach do tego miejsca najświętszej świętości i przechodzi przez tą zasłonę. Now, because of what happened back in Leviticus chapter 24, ze względu na to, co się stało w czwartej księdze Mojżeszowej, w rozdziale czwartym, trzeciej. When the two sons of Aaron performed the ceremony wrongly and were smitten dead by God in the holy place. Kiedy dwóch synów Aarona dokonało tę ceremonię w niewłaściwy sposób i zostali uśmierceni przez Boga. The rabbinic teaching was this. Powstało następujące rabbiniczne nauczanie odnośnie tego.
If any priest did the, made the same mistake and burned it wrongly, he would die in the holy place. Jeżeli inni kapłani uczynią to tak samo w niewłaściwy sposób, wtedy oni muszą po prostu umrzeć. Let's read verse 11. Przeczytajmy wiersz 11. Wtedy ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Now by the time of first century the rabbis had embellished the teaching a bit. W czasie pierwszego stulecia pierwszego wieku rabini upiększyli nauczanie odnośnie tego, that if the priest burned the incense wrongly, he's going to die. Before he would die, an angel would visibly appear standing on the right side of the altar of incense. Że jeżeli jeden z kapłanów będzie czynił tą ceremonię, uczyni ją w niewłaściwy sposób, to wtedy, zanim on umrze, pojawi się anioł po prawej stronie ołtarzu kadzenia. That would be the angel of death. I to będzie właśnie anioł śmierci. So if a priest saw an angel on the right side of the altar of incense, he should assume he did something wrong and was about to die. Tak więc jeżeli kapłan miał zobaczyć anioła po prawej stronie i wtedy wiedział, że powinien dojść do wniosku, że uczynił coś źle i że będzie właśnie wkrótce umrze. So Zechariah is burning the incense and he suddenly sees an angel standing on the right side of the altar of incense. Tak więc Zechariasz czyni tą ceremonię i pali to kadzidło i nagle widzi właśnie anioła po prawej stronie ołtarza. And also what verse 12 says. I zauważcie, co wiersz 12 mówi. And Zechariah was troubled. I przeraził się Zachariasz na jego widok. Guess why? Zgadnijcie dlaczego. By what he had been taught, he would expect to die. Ponieważ poprzez to, co był nauczany, on oczekiwał, że on teraz będzie musiał umrzeć. But the message of the angel is not a message of judgment or death. Ale posłanie, które on otrzymuje od anioła, to nie jest posłanie czy wiadomość śmierci lub sądu, but a blessing and new life to come. Ale odnośnie błogosławieństwa i nowego życia, które ma nastąpić. Because his son will be the forerunner of the Messiah who will bring redemption for Israel. Ponieważ jego syn ma zostać zwiastunem Mesjasza, który ma przynieść zbawienie. Let's go to paragraph 5. Przejdźmy do paragrafu numer 5. It was the angel Gabriel that told Zechariah he would be the father of John the Baptist. To był anioł Gabriel, który powiedział Zachariaszowi, że on otrzyma syna Jana Chrzciciela. The same angel sent to a virgin living in Nazareth. Tym razem ten sam anioł jest posłany do dziewicy w Nazarecie, to inform Miriam that she will become the mother of the Messiah. Żeby poinformować Miriam lub Marię, że zostanie się syn, że ona zostanie matką Mesjasza. But he uses the terminology of the Davidic covenant. Ale on używa zwrotów, które odnoszą się do przymierza z Dawidem. When God made his covenant with David, he promised David four eternal things. Kiedy Bóg obiecał Dawidowi, zawarł z nim przymierze, obiecał mu cztery wieczne punkty, rzeczy. Eternal house or dynasty. Wieczną dynastię. An eternal throne. Wieczny tron. An eternal kingdom. Wieczne królestwo. And an eternal descendant. I wiecznego potomka. And the eternality of the first three is guaranteed. I wieczność tych pierwszych trzech rzeczy jest gwarantowana. Because the seed of David culminates in one person who is himself eternal. Ponieważ to nasienie Dawida, to potomek Dawida kulminuje w osobie, która sama jest wieczna. The messianic God man. Mesjański Bóg God. Przepraszam. Bóg człowiek. Now the message comes to Miriam. I teraz ta wiadomość, to posłanie przychodzi do Maryi. Number one, the incarnation will be in a man. Po pierwsze, wcielenie będzie w człowieku. And the man's name is to be Yeshua. I to imię, które on otrzyma, to jest Yeshua.
That's the actual name in Hebrew. To jest właściwie jego właściwe imię w języku hebrajskim. It comes from a Hebrew root meaning to save. I pochodzi od hebrajskiego rdzenia, które oznacza zbawienie. Emeth and Joseph will be told this later. Joseph will be told this later. I Józefowi będzie powiedziane to samo później. You will call his name Yeshua because he will save his people from their sins. On będzie nazwany Yeshua, ponieważ on zbawi swój naród od grzechu. In Hebrew, there is a linguistic connection between the name Yeshua and the word save. I w języku hebrajskim jest połączenie pomiędzy słowem Yeshua i słowem zbawienie. You will call his name Yeshua because he will yivasha his people from their sins. On będzie nazwany Yeshua, ponieważ on będzie swoich ludzi yivasha, czyli zbawiał od ich grzechów. As to his nature, he will be great. A co odnośnie jego natury, to on będzie wielki. Fourthly, he will be the son of God. A czwarte, on będzie synem Bożym. And then fifthly, he'll be the one to fulfill the Davidic covenant. I piątym punktem będzie, on będzie tą osobą, która wypełni przymierze z Dawidem. He promised him an eternal house. On obiecał mu wieczną dynastię. Notice the word house in verse 33. Zauważcie słowo dynastię w wierszu 33. He shall reign over the house of Jacob forever. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. An eternal throne. Wieczny tron. And the verse 32. Koniec wiersza 32. The Lord God shall give unto him the throne of his father David. A Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. An eternal kingdom. Wieczne królestwo. Verse 33 of his kingdom there shall be no end. Koniec wiersza 33. A jego królestwo nie będzie końca. And fourthly, the eternal descendant. I czwarty, wieczny potomek. So in verse 32 is called the son of the Most High. Także więc w wierszu 32 jest nazywany synem Najwyższego. And in verse 35 the son of God. I w wierszu 35 on jest nazywany synem Bożym. So again, the eternality of the first three elements is guaranteed because he's going to be the messianic God-man, therefore himself eternal. Tak więc te trzy pierwsze punkty, wieczne punkty są zagwarantowane poprzez właśnie tą wieczną osobę, która jest Bogiem człowiekiem. Let's go to paragraph 9. Przejdźmy do paragrafu 9. Strona 28, paragraf 9. Okay. That's 9. The difference between Luke and Matthew is this. Różnica pomiędzy Łukaszem i Mateuszem jest następująca. Matthew tells the story of the birth and life of the Messiah from Joseph's perspective. Mateusz opowiada odnośnie, daje sprawozdanie odnośnie narodzin Mesjasza z perspektywy Józefa. Luke tells the same story from Mary's perspective. Ale Łukasz przedstawia to samo sprawozdanie z perspektywy Maryi. So in Matthew, Joseph has the active role, while Mary has the passive role. Tak więc w Ewangelii Mateusza Józef ma aktywną rolę, a Maria pasywną. Angels come to Joseph, not to Mary. Anioły przychodzą do Józefa, a nie do Maryi. Matthew tells us what Joseph is thinking, what goes on in his mind, not a word about what Mary is thinking. Mateusz nam mówi, co Józef myśli, jakie są jego myśli, a do jakich wniosków dochodzi, a nic nie jest nam powiedziane, co myśli Maryja. Luke tells the same story from Mary's perspective. Łukasz przedstawia to samo sprawozdanie, tą samą opowieść z perspektywy Maryi. And so in Luke, Miriam takes place the active role, Joseph is passive. Tak więc w sprawozdaniu Łukasza to jest Maryja, która przyjmuje aktywną rolę, a Józef pasywną. An angel comes to him, not to her.
An angel comes to her, not to him. Anioł przychodzi do niej, a nie do niego. And he tells us what Miriam is thinking, not a word about what Joseph is thinking. I Łukasz nam mówi, co Maria myśli, ale nie mówi nam nic o tym, o czym myśli Józef. In the previous paragraph we just did, that was Luke's account, and therefore Mary is playing the active role. W poprzednim paragrafie, którym właśnie jest właśnie, którym żeśmy przeszli też, to właśnie Maria jest tą, która miała aktywną rolę. But now we're in Matthew, and Matthew Joseph will play the active role. Ale teraz w tym sprawozdaniu Mateusza będzie właśnie Józef, który będzie miał aktywną rolę, będzie odgrywał aktywną rolę. An angelic message to Joseph is three things. I to posłanie od anioła do Józefa jest posiada trzy punkty. To go ahead and fulfill the marriage vow. Po pierwsze, wypełnij małżeńską przysięgę. Secondly, to believe her story. Po drugie, uwierz o tym, o czym ona mówi. And thirdly, all is according to plan. I wszystko jest zgodnie z planem. Because this shall be the fulfillment of the prophecy of Isaiah 7:14. Ponieważ to będzie wypełnieniem przepowiedni Księgi Izajasza 7:14. And three times the focus is on the virgin conception and virgin birth. I trzy razy jest, to się skupia na narodzeniu z dziewicy. Second part of verse 18, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Paragraph 9? Yes. Sorry, this is Matthew 1:18. Verse 18. I w drugiej części jest napisane, z narodzeniem Chrystusa była tak, gdy Maria, jego matka, została zaślubiona i zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. The second time is in verse 22. Drugi raz w wierszu 22. Where it goes on to quote Isaiah 7:14 and verse 23. Kiedy on tu zaczyna cytować z Księgi Izajasza. 7:14. And then in verse 25 is the third time. I w wierszu 25 jest po raz trzeci. Knew her not till she had brought forth a son. I nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna. What that means is that even after they had the marriage ceremony, they still abstained from each other from sexual intercourse. Co to oznacza, że nawet kiedy już zawarli małżeństwo, to nadal nie zbliżali się do siebie, że nie doszło do stosunku seksualnego. So she was a virgin when she conceived, but she was still a virgin when she gave birth. Tak więc ona była dziewicą, kiedy poczęła, i ona była także dziewicą, kiedy rodziła. But the term also means that once she gave birth, then they did have sexual relations. Ale to oznacza ten zwrot, te zwroty tutaj także, że kiedy już urodziła, że po urodzeniu mieli stosunki seksualne pomiędzy sobą. And we know that she had at least four other sons. I wiemy, że ona miała co najmniej czterech innych synów. And at least two daughters, which are not named. I co najmniej dwie córki, których imiona nie są podawane. Okay, we'll take our 15-minute break and then we'll pick up with paragraph 10. Więc teraz przejdziemy do naszej 15-minutowej przerwy i później będziemy kontynuować z paragrafem 10.